Cześć, z tej strony Ania Magdziarz. Z zawodu jestem taksówkarzem, bądź taksówkarką też tak można powiedzieć. Z wykształcenia jestem archeologiem. Skąd się wziął w ogóle pomysł na to, żebym pracowała w tak męskim zawodzie? Wszystko się działo na ulicy Prądnickiej. Stałam w korku i wtedy zrodził się taki pomysł. Jak już minęłam ten korek, wyjechałam, pojechałam do domu, wszystko obczaiłam na internecie, co trzeba zrobić, aby zostać w tym zawodzie. Oczywiście trzeba zdać państwowy egzamin, trzeba posiadać licencję, trzeba mieć auto, również trzeba przejść badania lekarskie, jak i psychotesty, ponieważ taksówkarz jest to kierowca zawodowy. Więc siadłam na miesiąc czasu i uczyłam się do egzaminu. Egzamin składa się z 2000 pytań, gdzie jest on podzielony na dwie części. Na część, która składa się z topografii miasta, a druga część to jest prawo. Prawo, no to wiadomo, to chodzi tutaj o ustawy, o jakieś, gdzie naklejki trzeba przykleić w aucie, a topografia jest na temat ulic, na temat restauracji, hoteli, muzeów, urzędów. Również najgorsze pytania są na temat ulic. Jakimi się kończą, jakimi zaczynają się ulice. Na przykład mamy ulicę Długą i trzeba wiedzieć, jakimi się ona kończy, jakimi się zaczyna. Przy czym większość ulic zaczyna i kończy się trzema. Więc no tutaj był największy problem, ponieważ w pewnym momencie ulice mylą się, na przykład Rakowicka z Raciborską, z Racławicką. Wszystko to jest mylące, ale da się tego nauczyć. Niby jest to najłatwiejszy egzamin w Polsce, ponieważ pytania są do wglądu, jednak zdawalność jest najmniejsza. Ja jak zdawałam, razem ze mną zdało tylko 30%, więc to samo przez się mówi, jak to jest wszystko. Więc ja w lutym zdałam egzamin i dopiero na następny rok podjęłam się tej pracy. Pierwszy kurs miałam 19 stycznia. Tak, 19 stycznia. Był to kurs już umówiony. Znajomy bardzo chciał, żebym go przewiozła od punktu A do punktu B i to też uczyniłam. A potem się zaczęła jazda bez trzymanki. Zdać egzamin to jedno, poruszać się po mieście to drugie. Pamiętam, potem miałam taką panią, bardzo sympatyczna pani, około 50-tki, 60-tki pani. Ona się zajmuje osobami starszymi, oczywiście opowiedziała mi historię swojego życia. I jak wychodziła z auta, to powiedziała mi, żebym się niczym nie przejmowała, że wszystko będzie dobrze. I po 3 latach znowu ją wiozłam. Więc to jest niesamowite, że w tym samym okresie właśnie ją wiozłam. Więc to samo mi powiedziała i również mnie pamiętała. To było bardzo, bardzo miłe. I tak naprawdę potem 2 pierwszych tygodni ja już nie pamiętam, jak to było, bo to był taki stres. Nie dość, że trzeba się skupić na jeździe, na tym, co się dzieje dookoła, na tym, jak dojechać, na tym, że ludzie lubią też gadać, porozmawiać, więc to jest multum rzeczy w jednym okresie, w jednym czasie, więc trzeba się bardzo skupić. Ale po 2 tygodniach, po miesiącu, wszystko już zaczęło jakoś gładko iść. Dużo mi to też daje, że ja uwielbiam jeździć, bo ja bym nie lubiła jeździć, ja bym w życiu tego nie robiła. Wolę jeździć więcej, pracować więcej niż inni na etacie, ale robić to, co kocham. I jeszcze lubię ludzi, lubię strasznie z nimi rozmawiać, bo niektórym się wydaje, że taksówkarz tylko przewozi od punktu A do punktu B. Nieprawda, nie zawsze. Ja bardzo dużo ludzi spotykam, faktycznie niektórzy siadają i się nic nie odzywają, a niektórzy o swoich miłościach opowiadają, o historiach swojego życia. Ile razy jest dużo śmiechu, czasami są łzy. Chyba najbardziej łez nie lubię, jak dziewczyna mi płacze. Oj, nie lubię tego, bardzo tego nie lubię. No ale niestety coś takiego się zdarza. I to jest bardzo ciężka praca, tak, bo to trzeba lubić ludzi, trzeba umieć z nimi rozmawiać. Ale jest bardzo fajnie. Ostatnio miałam taką super sytuację. Jadę ulicą Zwierzyniecką i gdzieś tam z oddali tylko słyszę, jak taki chłopak z radosnym tonem krzyczy do swojej koleżanki: ty, ja z tą panią taksówkarz już kiedyś jechałem. No nie ma nic lepszego, jeżeli ktoś gdzieś na drodze idzie i na przykład mówi, że jechał kiedyś ze mną i jest to coś takiego bardzo miłego, że ktoś mnie zapamiętał. Kobiet w Krakowie jest bardzo mało na taksówce. Dokładnie nie wiem, jakie są teraz statystyki, bo mnie Urząd Miasta jeszcze nie podał ich, ale w 2015 czynnych kobiet, które miały licencję niezawieszoną, było dokładnie 101, co stanowiło 2,7% w stosunku do mężczyzn, więc no to prawie 3%, także jest to niszowy zawód w Krakowie, w Polsce ogólnie, także nas jest mało kobiet. Myślę, że teraz troszeczkę ta liczba
chyba wzrosła z 5 do 6 może procent, jednak się widuje już coraz więcej tych kobiet, ale większość faktycznie jeździ w godzinach dziennych. Te plusy właśnie pracy są takie, że jeżdżę kiedy chcę, wracam kiedy chcę. To jest taka pozorna wolność, że to jest fajne. Mogę się spokojnie ze znajomymi umówić, wyjść gdzieś i potem wskoczyć znowu do pracy, więc to jest bardzo fajne. Ale jednak no, trzeba pracować, trzeba mieć taką dyscyplinę. Moi znajomi, którzy zaczynali na taksówce, jednak nie potrafili tej dyscypliny utrzymać i wolą pracować u kogoś, na przykład w MPK, i żeby to wszyscy za nich płacili właśnie te ZUS-y, to wszystko, bo to jest ciężkie, bo taksówkarz to również jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej, więc to się wiąże ze wszystkimi opłatami, trzeba po urzędach chodzić, więc tutaj to nie jest takie proste, że tylko się wsiada do auta i się wozi ludzi. O nie, nie, nie. Tu wszystko jest dużo od papierologii, także trzeba to o wszystko dbać. Czasami niektórzy klienci pytają mnie się, jak ja się odnajduję w tym zawodzie jako kobieta. Świetnie, tak naprawdę, bo jednak kobieta chyba łagodzi obyczaje. Czasami mężczyźni wsiadają, niby są takie koguciki, fifarafa, ale jednak potem na spokojnie można pogadać, zero agresji, zero czegokolwiek. Także tutaj wszystko jest na spokojnie. Ja też nie jestem osobą agresywną, także z każdym raczej potrafię się dogadać i na spokojnie. Także nikt na mnie swoich frustracji nie wyrzuca. Także myślę, że też czerpie ode mnie coś dobrego, bo bardzo dużo też klientów mówi, że jestem osobą ciepłą, która łagodzi. Bo po co się denerwować? Szkoda życia na takie jakieś pierdoły tak naprawdę, żeby się denerwować na co. Lepiej się pouśmiechać, pogadać, pożartować. Także to jest najfajniejsze. Jak moi bliscy w ogóle zareagowali na to, że ja pójdę na taksówkę? Był to szok, bo ja nikogo nie miałam ze znajomych, tak naprawdę, kto by jeździł na taksówce, ani nikt w rodzinie również nie jeździł na taksówce, ale to, co mam z rodziny, to po tacie, to, że kocham jeździć, kocham samochody, kocham kółko, po prostu wsiadam do auta i jestem w swoim żywiole, nic mnie innego nie obchodzi, to jest to. Także na początku mama nie spała, dopóki ja nie przyjechałam do domu, ona nie spała i ta by mi w razie w Unii nie miała jak pomóc, ale ona po prostu nie spała. Także były obawy tak naprawdę, no bo nigdy nic nie wiadomo, na jakiego człowieka się trafi, aby odpukać. Byli to tacy ludzie, jak spotykam do tej pory. Wiadomo, kilka jakichś tam niemiłych sytuacji się zdarzyło, ale to nic się, nikomu nic nie stało, więc to jest najważniejsze. Najlepszą, jaką miałam sytuację, która była najśmieszniejsza, nie, może najprzyjemniejsza, było to trzech obcokrajowców, którzy poprosili mnie, abym z nimi poszła wybierać torebki dla ich kobiet. Więc to było niesamowite, bo chodziliśmy po sklepach i wybieraliśmy torebki, które grube pieniądze też kosztowały. Także to było niesamowite i to też było fajne, że jednak faceci potrafią też o swoje kobiety zadbać, także to było bardzo przyjemne. Bardzo często też dostaję jakieś czekoladki czy kwiaty. To jest bardzo miłe, że ktoś po prostu wsiada, gdzieś tam jedziemy, bo jeszcze chce coś sobie załatwić i sobie coś kupuje i przy okazji mi jakieś picie, czy jakąś czekoladę, czy cokolwiek, po prostu to jest bardzo miłe. Oczywiście czuję się w tym momencie niezręcznie przyjmując to, ale jak ktoś o mnie pomyślał, no to jest bardzo miłe. I może właśnie jeżeli chodzi o groźne sytuacje. Najważniejsze jest to, żeby mieć spokój, opanowanie i spokój. To jest najważniejsze, by na spokojnie wszystko do tego podejść. Miałam raz taką sytuację, że dwóch chłopaczków nie chciało mi zapłacić. Złapałam jednego. I to było przykre, bo to było wszystko się działo pod hotelem. I tam było czterech, pięciu panów ubranych w pięknych garniakach, żeby jakkolwiek mi pomogli. Nie pomogli mi. Mężczyźni, dorośli mężczyźni mi nie pomogli. Musiałam sobie radzić z tym chłopaczkiem sam, no. Ale to też śmieszne. Nie dość, że kobiecie ucieka, też kobiecie da się złapać. Co to za facet? Także, no, ale uiścił za mnie opłatę za ten kurs. Także myśleli głównie, że za przeproszeniem, że poradzą sobie ze mną, bo ja też do dużych nie należę. Także 1,50 m w kapeluszu. Także drobnej postury raczej blondynka tu sobie poradziła z czymś takim. Także z takim kimś, także to było fajne. Ale więcej jest miłych aspektów, bardzo wiele jest miłych panów, pań,
którzy doceniają do tego, jak jeżdżę, że to nie jest zwykła przejażdżka, tylko to też się wiąże z tym, żeby o czymś porozmawiać. A w związku, że mój wyuczony zawód jest to archeologia, więc uwielbiam kursy, które polegają na między innymi też o powożeniu po Krakowie. Także też takie coś wykonuję czasami, jeżeli ktoś miał to poprosić, żeby pokazać mu Kraków. Oczywiście ja się nie skupiam tutaj na Kazimierzu i na rynku, bo to jest coś, co każdy może sobie iść i zobaczyć. Ja jak już coś mam pokazać, są to inne rejony, inne dzielnice, to jest Stare Podgórze. Uwielbiam Stare Podgórze, jest niesamowite. Tam tak jakby się czas trochę zatrzymał. Fajnie, bo nie ma dużo turystów. Ja osobiście nie lubię, jest bardzo zatłoczony. Tam coś ma w sobie ten rynek podgórski, on jest teraz wyremontowany, ale w sobie też ma Kościół Świętego Józefa, który się tam znajduje przy rynku. Moim skromnym zdaniem jest to najładniejszy kościół w Krakowie. Oraz uwielbiam jeszcze Salwator. A jak ktoś chce, to jeszcze Nowa Huta, bo Nowa Huta też jest bardzo ciekawa i bardzo fajna. Jeżeli ktoś zna historię i tą powojenną i przedwojenną, że tutaj Huta miała bardzo bogatą historię, także też to pokazuje. Także chyba takie kursy lubię najbardziej, które mogę połączyć dwa w jednym właśnie. I przejażdżkę i do tego jeszcze opowiedzenie, co gdzie jest, więc lubię to. Lubię to, co robię, to lubię, bo jakbym tego nie lubiła, naprawdę, jeszcze raz się powtórzę, to bym tego nie robiła, bo po co się męczyć? Faktycznie, czasami do domu przyjeżdżam bardzo zmęczona, bo to jednak męczące jest. To jest robienie dużo kilometrów po mieście, to nie jest jazda na trasie, tylko po mieście, więc zawsze trzeba być skupionym, trzeba być wypoczętym i trzeba myśleć rozsądnie, także... Także fajnie, jeżeli ktoś lubi jeździć, lubi kontakt z ludźmi, czemu nie? Trzeba tylko to pokochać i tyle. Więc dzięki, mam nadzieję, że wyczerpałam temat do końca. Miło było. Zapraszam czasami na przejażdżkę po Krakowie.